Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Totalne szaleństwo, to co się dzisiaj odwaliło. Napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście i zostawcie łapkę w górę, żeby nie przegapić kolejnych transmisji. No, a my startujemy! A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to partnerem dzisiejszego materiału jest STS, czyli legalny buchmacher posiadający najlepsze bonusy, bo nawet do 1660 zł z kodem United, w tym oczywiście też jest zakład bez ryzyka za 100 zł. No i moi drodzy, Liga Mistrzów tuż i w tym pojedynek Barcelona versus Bayern Monachium. Koniecznie napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy waszej opinii, kto wygra ten mecz, czy Barcelona, czy Bayern. Barcelona jeszcze z malutkimi szansami, ale to takimi, Bayern już ma pewny awans, więc może w sumie trochę podejść lekceważąco do tego pojedynku, natomiast jak się stanie, zobaczymy już jutro. Tutaj, moi drodzy, macie kuponik, który udało mi się postawić w tym tygodniu. Mam nadzieję, że wejdzie, zobaczymy, czy tak się stanie. No i moi drodzy, napiszcie w komentarzu, kto wygra, Barcelona czy Bayern. No i przede wszystkim wszystkie linki potrzebne znajdziecie w opisie tego filmiku. Pamiętajcie, że z kodem United możecie zyskać nawet do 1660 zł bonusów. Oczywiście jest to oferta dla osób pełnoletnich, no a my zobaczmy kolejne trafy. Okej, moi drodzy, i zaczynamy. Pierwszy hero na naszym koncie, no i niech się dzieje. Wyzwania są śmieszne. 85 ocena na hero 87, gdzie może wypaść Marquisio, Yaya Touré i wiele, wiele innych. No i teraz pytanie, co poleci z pierwszej paczki na naszym głównym koncie? Niech się dzieje. Pierwsza paczunia i leci, proszę państwa, WKS, WKS. O jest. Mostowoj. Wow. No niestety karta na Quicksell, na przepałkę. Dramat. Kolejny bohater 87 overall i patrzymy, jaki kraj tym razem jest. Norwegia. No i to jest znakomita ikona, legenda, Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer, pytanie, jakie on ma gwiazdki. Zobaczmy, Solskjaer 3x4, wartość Solskjaera to 40 tysięcy końców. No, chyba liczyliśmy na coś innego. Leci kolejny, proszę państwa, hero i jako trzeci to Stany Zjednoczone mówią nam jedno, Donovan. Natomiast w tym momencie to jest najlepszy traf, bo ten Donovan jest jako tak ogrywalny. Donovan, słuchajcie, ma 4x4, statystyki na karcie niczego sobie i wartość Donovana to ponad 70 tysięcy końców. No to jest jeszcze jako tako spoko ten Donovan. To paczka numer 4? Chyba 4. Ło! A nie, to nie są przecież. Ale Park Ji-sung, okej. Okay. Park Ji-sung, no powiem wam, że te heroesy z Manchester United nam lecą. Był Solskjaer, teraz Park Ji-sung. Park Ji-sung. No powiem tak, grałem raz przeciwko niemu i śmiałem się z niego to, co robił na boisku. Natomiast wartość Parka Ji-sunga to jest poziom prawie 200 tysięcy końców. Chciałeś go... O, panie, to idealnie. No to dobra, no to teraz patrzymy na piątą paczkę chyba. A... Jest Hiszpania, a Capdevilla. No niegrywalne, chociaż nie wiadomo, jakie ma inne pozycje. Jeżeli Capdevilla ma pozycję, nie wiem, SO lub SPD, to można negocjować z Capdevillą. I zobaczmy, no ma CLS-a, więc no w tym przypadku niestety, ale Capdevilla powinien być warty nic praktycznie. Chociaż jego wartość to prawie 100 tysięcy końców. Natomiast no, nie widzę potencjału. Dwa. Otwieramy kolejną paczkę. Ojejka. Ten PC, kurwa. Niestety, Mostowoj. No te tańce to są chyba takie, żeby nas upokorzyć tylko i wyłącznie. Siódma paczka z Hero przed nami, proszę państwa. A w siódmej... Nie, no przesada! Na 7 kart z Hero, 3 razy rusek. W ogóle czemu on jest w grze? Jej, halo. Co to ma być? No skandal, skandal. Nie wierzę w to, co się dzieje, nie? Dobra, my lecimy dalej. Kolejna paczka z Heroesem. Paczka numer 8 z Hero. Jest Holandia. A, czyli będzie Dirk Kuyt. Okej. Nakata ma serię A. No to ten Nakata tej serii A coś tam póki co może być git. A Dirk Kuyt?
warty w okolicach 100 tysięcy, tylko też ta liga Eredivisie tutaj mu nie pomaga, chociaż dużo tych kart specjalnych jest z tej ligi holenderskiej, to więc może. No dobrze, dziewiąta paczka z Hero przed nami. Jest Kolumbia, jest Cordoba, jest absolutny win! Cordoba, absolutna topeczka. No jest przepiękny, no jest przepiękny. Cordoba w całej okazałości, świetne work rate'y, troszkę brakuje wzrostu, ale to co on wyczynia na boisku jako ten drugi stoper, to coś takiego jak teraz robi Martinez w United. Właśnie obok tego Varanika, warty prawie 400 tysięcy końców, Iván Córdoba, top, 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 top. No i teraz, pierwsza dyszka, proszę Państwa, pierwsza dyszka i na 10 kart Hero, 4 razy rusek, 40% szans na trafienie ruska i 60% szans na trafienie innych kart, podobnie jak z ikoną, drop podobnie jak z ikoną, tak analizując. Zobaczmy co teraz, zaczynamy drugą dyszkę. Jest Polska! Nie, jeszcze troll, jeszcze jest troll Dudka, matko boska, dlaczego? Myślałem, że Smolarek, przepiękny Smolarek, a jest Dudek, który jest jednym z najsłabszych bramkarzy w tej grze. Ale troll, zapomniałem o tym, no nie. Paczka numer 12? Chyba 12. Donovan, okej, Donovana zaliczam jak najbardziej do tych kart z cyklu do gry, opłacalne, fajnie wyglądające, na pewno ciężko będzie o zgranie z innymi kartami, natomiast wiadomo, że każda karta Hero ma już zgranie z miejsca full, no ale też zawsze może być super rezerwowym, a Donovan no taki się zalicza, przepalić, bo może, no dobra, w każdym razie lecimy z kolejnym Hero, jak widać piki nie oddały, a to jest karta Hero numer 13 i to jest Al-Jaber chyba, czy nie? Tak, to jest Al-Jaber, okej. Okay. Al-Jaber też jak najbardziej taki super rezerwowy. Ja zaliczyłbym go do takich w miarę udanych kart. Chociaż wolałbym tego skrzydłowego, nie wiem jak on tam się nazywa dokładnie. Skillteam.pl. Kto wzmocni ten zespół? Już patrzymy, kolejna paka z Heroesem i w środku jest Niemiec, chyba Riken. Tak, Riken. W sumie nie wiem jak ten Riken... Ale mam wrażenie, że biorąc pod uwagę poprzednie edycje, to nie było to, czego gracze oczekiwaliby od tego Niemca. Nie było szaleństw z nim niestety. Wartość Rikena, o jest, właśnie, potwierdza to, że chyba najtańsza możliwa karta. Dobra, i kolejna paczuszka i zobaczmy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest Szwecja, jest Ljungberg, okej. Nie, Brolin, la, ej, spoko. No to jest kolejny winek, Brolin jak najbardziej spoko. Brolina też możemy zaliczyć do tych kart z cyklu top. Brolin warty powyżej 200 tysięcy końców. I tym razem jest Meksyk, bramkarz i to jest niestety, ale też zła wiadomość. Gram tym Camposem i refleks może i fajny, ale naprawdę ten wzrost mocno przeszkadza mu. I sprawdzamy. Bobry Wirek. Uuu, czyżby znowu Córdoba? Jest Córdoba po raz kolejny. Z cyklu traf top. Córdoba warty tam około 400 tysięcy końców, więc jak najbardziej win. Córdoba średnio raz na 10 wpada. I tym razem, proszę Państwa, mamy Australię. To będzie kto? A, Cahill. Myślałem, że Harry Kewell. QL byłby zdecydowanie lepszą opcją. Natomiast Cahill jest jaki jest. No, to nie jest to. Chociaż on ma chyba jakieś zmiany pozycji fajne. No właśnie, śpieć po OSN. To jest jego plus, że można nim trochę tam manewrować. Paczkę z Hero. I patrzymy, co my tu mamy. Jest! Jaja w górę. To jest Ture. Let's go! Come on! Jaja! Mamy to! Let's go! Jaja Touré, proszę Państwa, wartość Jaja Touré 1,4 miliona końców! Let's go! Totalne odkucie, Jaja Touré! Kolejna paczka z Hero i... Anglia, PES, NK. Okej, okay. Jest to Peter Crouch.
bardzo dobry zawodnik, jeżeli chodzi o wrzutki, tak? Jeżeli ktoś gra na wrzutki, no to on się przyda, przyda się na pewno, więc... I w środku Japonia Nakata. No i właśnie, uważam, że ten Nakata jest ok, jest grywalny, jeżeli chodzi o ten etap gry i tak dalej, bo przechodząc z takiej legendy, ikony na kartę Hero, 4x4, on wygląda spoko. Jakiego wartość w ogóle? No i właśnie ta wartość też potwierdza to, że prawie 200 tysięcy kosztuje Japończyk. Jest git, jak najbardziej też worth. Na próba kolejna paczunia. I proszę państwa, Italio Marquisio! A więc mamy dwie najlepsze karty możliwe do trafienia, zostały trafione. Marquisio, warty prawie 700 tysięcy końców, a więc jaja w górę i Marquisio zostali trafieni. Let's go. Jest Donovan, czyli tutaj jak najbardziej. Też karta Worf, więc tutaj nie możemy narzekać na pana Donovana. 86 overall, MLS, Stany Zjednoczone, Donovan top. Niegdyś jeszcze był i legendą, jak były legendy w FIFA. Szejka, dobra, niech jest. Paczka z Hero 87. Kolejna i zobaczmy, kto tym razem. Polska NKNK. No i niestety, chciałbym tego Włodzimierza jeszcze trafić, ale tutaj tylko i wyłącznie Dudek 86, więc jest jak jest. I kolejny Hero to... Jest, Brolin! 200 koła. Let's go. Razem będziemy mieli, jest Australia, jest LS, czyli Harry QL, więc też top. Harry QL, no jeżeli widzimy Australię, nie jest to Cahill, to już jest spoczko, bo Harry QL warty, no tutaj widzę ponad ćwierć miliona końców. Kolejna paczka z Hero, jest Szwecja znowu. Ale co ciekawe, nie leci Ljungberg, tylko leci Brolin. Nie ta gorsza możliwa karta ze Szwecji, tylko ta lepsza. Cały czas ten Brolin, który warty ponad 200 tysięcy końców i jak najbardziej war wgrywalny, więc spoko. No tym się trzeba cieszyć, że ten drop nie jest taki zły. Otwieraj. Dobra, leci. Paczka z Hero i zobaczmy, co my teraz mamy. Jest, nie może, ty. A czy Ljungberg w ogóle może wypaść? Ja się zastanawiam teraz, bo trafiamy piątego Brolina. Jacek się cieszy. Tak. Norwegia, czyli chyba ole. O, ja pier... Znaczy, o kurczę, fix. Ach, no niestety, Solskjaer to nie jeszcze marzeń. To... Christian. No dobra, kolejna poczunia. Jest Korea, jest Park Ji-sung, warty w okolicach 200 tysięcy, okej. Okay. To ten Park Ji-sung jak najbardziej spoko. Zakończymy Ole Gunnarem Solskjaerem 86. No i tym samym widzimy się na live po 22. Widzowie, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia o 21 na odcinku na YouTubie, o 22 na live. Tak. I będziemy otwierać tam i piki, i paki, i wszystko. Widzowie, totalne poddymienie. Po 22 wbijajcie na live, żeby nie przegapić. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby mieć powiadomienie. Tak. Siuuu!